Sezon siatkarskiej Plus Lidze powoli dobiega końca, a przed nami najciekawsza część rozgrywek. Bełchatowianie w najbliższą niedzielę rozpoczynają walkę w półfinale, a ich rywalem będzie Asseco Resowia Rzeszów. W dotychczasowych spotkaniach Plus Ligi w tym sezonie gra lepiej układała się rywalom i to rzeszowianie dwukrotnie wygrywali w czterech setach. Teraz już spotkania te będą mieć zupełnie inny charakter, a obie drużyny walczą o awans do finału Mistrzostw Polski. To, co było wcześniej, nie ma już większego znaczenia. Obie drużyny są przygotowane na ciężki bój, więc w łódzkiej Atlas Arenie można spodziewać się bardzo ciekawego meczu. Oczywiście jesteśmy gotowi, przygotowywaliśmy się pod to od dłuższego czasu. Wiedzieliśmy, że mniej więcej ten rytm przed tym najważniejszym meczem będzie na spokojnie, czyli mieliśmy cały tydzień na przygotowania, jeden dzień wolnego i później ten rytm treningów był już ustalony. Teraz tak naprawdę zostały cztery najważniejsze mecze. Liczę na to, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, zarówno pod względem taktycznym, jak i fizycznym, mentalnym, więc wiem, że będziemy silni. Ruszamy już dzisiaj do Łodzi, więc ta aklimatyzacja dla nas jest troszeczkę szybciej i myślę, że to też ma jakieś tam malutkie znaczenie i miejmy nadzieję, że przechyli tą szalę zwycięstwa w tym najważniejszym meczu dla nas. Wydaje mi się, że tak jak w większości meczów decydowała będzie zagrywka. To jest sala bardzo specyficzna i ciężko się czasami w niej zagrywa, więc ten zespół, który szybciej, że tak powiem, wejdzie w ten rytm zagrywki mocnej, regularnej, żeby nie popełniać za dużo błędów, ten będzie miał większe szanse, żeby odrzucić przeciwnika od siatki. Wydaje mi się, że to jest klucz. No wiadomo, że te dwa zespoły nie zaskoczą się już wieloma sprawami. Jeśli chodzi o ten zespół, z którym przegraliśmy ostatnio, zmieniła się osoba atakującego, więc od jakiegoś czasu już gra Szepc na ataku, więc ta gra wygląda troszeczkę inaczej. Natomiast u nas też podstawowa zmiana, czyli Bartek na przyjęciu, więc to są dwa różne zespoły niż ten ostatni mecz. Wiem, że jesteśmy silniejsi dużo, więc na pewno będziemy mocni i wygramy to spotkanie. Faza play-off rozegrana zostanie nowym systemem, mecz i rewanż. Za wygranie meczu 3-0 lub 3-1 drużyna otrzyma 3 punkty, za wygranie 3-2 2 punkty, a po przegranej 2-3 1 punkt. Gdy stan rywalizacji po rozegraniu drugiego spotkania wyniesie 1-1, o zwycięstwie w dwumeczu decyduje większa liczba punktów meczowych. Przy ich równej liczbie będzie rozgrywany złoty set. Niedzielne spotkanie PGS Krabełchatów Asseco Resowia Rzeszów rozegrane zostanie o godzinie 17:30. Będzie można je obejrzeć za pośrednictwem sieci Dolsat na kanale Polsat Sport.